Michał Masny, rozgrywający Jastrzębskiego Węgla. Michał, biorąc pod uwagę to, jak dotąd wyglądał sezon ligowy, można powiedzieć, że ten tydzień, w którym macie do rozegrania tylko jedno spotkanie w piątek o 16:30 w Częstochowie, jest jakąś taką pozytywną odmianą, zgodzisz się? Tak, oczywiście, jest to odmiana, chociaż no, czasami jest tak, że nas to troszeczkę wybije z rytmu tego, który mieliśmy, gdzie graliśmy powiedzmy co 3 dni. Także zobaczymy, no to trenerzy troszeczkę pozmieniali nam trening, troszeczkę więcej trenujemy, troszeczkę więcej kondycji jest, także zobaczymy. Ja myślę, że mam nadzieję, że nam wyjdzie na dobrze i że będziemy grali dobrą siatkówkę. Po Częstochowie natomiast rozpocznie się istny maraton, że wystarczy tylko wymienić terminy. 16 wyjazd do Nowosybirska, 18 mecz, 21 już będziecie w Bełchatowie prosto z Rosji, następnie 23 Puchar Polski z Zaksą, no i 28 na koniec roku mecz z Resowią. No cóż, no są dwie możliwości. Możemy narzekać i nic nam to nie pomoże, albo po prostu musimy zacisnąć zęby i grać i trenować. Także w sumie nie mamy innego wyjścia. Także ja myślę, że jakieś zastanowienie się nad tym, czy to jest dobrze, czy to nie jest dobrze, czy gramy za dużo, nie gramy za dużo. Myślę, że w niczym nam nie pomoże i naprawdę my się musimy starać, żeby grać i robić tą swoją robotę. A jeśli chodzi o najbliższego rywala, w ostatnim czasie sypnęło niespodziankami w lidze. Wiadomo, jaki może być tego powód, bo te najlepsze zespoły są zaangażowane w kilka rodzajów gier, także odbija się to później na występach ligowych. Co zrobić, by uniknąć jakiejkolwiek niespodzianki w tym najbliższym spotkaniu ligowym? A taką pewnie byłoby każde inne rozstrzygnięcie, aniżeli wasze zwycięstwo. Tak, ja mam nadzieję, że sprawimy niespodziankę i w końcu wygramy z tym słabszym zespołem za 3 punkty i bez straty seta. Także w tym sensie mam nadzieję, że będzie jedna taka wielka niespodzianka.